Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa. Kolejna część lekcji biblijnej na środę. Bóg jako autor. Bibliści są pod ogromnym wrażeniem niesamowitej literackiej jakości Pisma Świętego. W wielu świeckich uczelniach wykłada się Pismo Święte jako dzieło literackie. Pismo Święte jest tam studiowane nie dlatego, że jest Słowem Bożym, ale ze względu na swoje literackie walory. Jako chrześcijanie cieszymy się nie tylko błogosławieństwem literackiego piękna Pisma Świętego, ale przede wszystkim prawdą o Bogu objawioną w Biblii. Niewątpliwie artystyczna struktura narracji i poezji powstała pod wpływem Ducha Świętego, choć napisana zgodnie z doborem słów dokonywanym przez samych autorów księg biblijnych, w znacznym stopniu pomaga nam na zrozumienie prawd zawartych w Piśmie Świętym. Na przykład apostoł Paweł w swoich mocnych teologicznych wywodach raz po raz używa środków artystycznego wyrazu. W pierwszych 11 rozdziałach listu do Rzymian Paweł zawarł spójny wykład Ewangelii. Przejrzyj te rozdziały i zwróć uwagę, jak apostoł połączył w nich poszczególne wątki. Przeczytaj list do Rzymian, 11 rozdział, 33-36, co Paweł powiedział w tym fragmencie listu po tym wszystkim, co napisał wcześniej. 33-36. O głębokości i bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśli Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Jak alpinista, który osiągnął szczyt wysokiej góry, apostoł po tym, jak roztoczył szeroką panoramę historii zbawienia, teraz wznosi okrzyk uwielbienia. Zanim przejdzie do wymienienia praktycznych wniosków wynikających z Ewangelii, oddaje cześć Panu. Paweł kilka razy w swoich listach przejawia ten subtelny literacki rytm. Głębokie teologiczne wywody, przeplata chwałą dla Boga, a następnie kończy księgą praktycznymi radami. Apokalipsa Jana również jest wypełniona imponującą mozaiką środków literackich, przez które Bóg wymownie ukazuje historię zbawienia. Znaczna część tekstu tej księgi składa się z cytatów ze Starego Testamentu. Czytelnik ma do czynienia z niezwykle złożonym wzorem słów, zdań i wątków zapożyczonych od innych autorów księg biblijnych i wplecionych w zupełnie nową tkaninę. Ta ostatnia księga Biblii, stylem znacząco różniąca się od listów Pawła i od czterech Ewangelii, zdumiewa niesamowitą estetyką starannie osnutą wokół siedmiu scen niebiańskiej świątyni, z której każda daje nam wgląd w to, co dzieje się w niebie. Apokalipsa Jana jest niezwykła pod względem estetyki. Bóg mógł przekazać przez Jana standardowy historyczny dokument ukazujący bieg historii zbawienia. Zamiast tego otrzymaliśmy arcydzieło literackie przedstawiające wielki bój między Chrystusem a szatanem. Poszerzające apokaliptyczne objawienie zawarte w księdze Daniela i księdze Ezechiela. Wyobraź sobie czytanie Biblii jedynie jako dzieła literackiego. To dopiero pomyłka. Jak świadczy to o tym, że można mieć prawdę przed oczyma, a jednak jej nie dostrzec. Dziękuję.